Witajcie w kolejnym podcaście po Japonii. Dzisiaj będziemy rozmawiali o pracy w Quality Assurance QA. Dokładnie. I moim gościem jest Krzysztof, który mieszka w Japonii, w Tokio. I dzisiaj nam opowie nieco o tej ciekawej branży, w której bardzo dużo Polaków pracuje. Bo wiem, że dużo Polaków pracuje. Tak. Jeden z pierwszych w ogóle wywiadów u mnie kiedykolwiek na kanale to był właśnie z Łukaszem, który pracował, dalej pracuje w QA. Tak? On teraz siedzi w Sony. Siedzi już w Sony, tak. Wcześniej pracował w Kuloku w Polsce. Z firma, która zajmuje się QA, z tego co kojarzę. No, a czyli robią QA dla innych firm po prostu. Tak. I potem wyjechał do Japonii, znalazł właśnie pracę w QA. No, teraz pracuje w Sony, więc kojarzę, że jest sporo Polaków pracujących w QA w ogóle. Mhm. No i troszkę dzisiaj dowiemy o tej branży, bo wydaje mi się, że przez to właśnie, że w Polsce jest sporo specjalistów od QA, to jest to niezła szansa na przyjazd do Japonii dla was. Prawda? Więc bardzo dziękuję, Krzysztofie, że się odezwałeś. My się spotkaliśmy rok temu. Ty do mnie napisałeś? Może ja cię znalazłem jakoś przypadkiem? Chyba jakoś nawet u ciebie na stronie po prostu byłem i napisałem, żebyś wpadł. A, okej. Okay. Oglądałeś na Twitchu, tak? Tak mi się wydaje, no. Możliwe. Jakoś mi wyskoczyło na... Z jakimś cudem algorytm znalazł, że interesuje się Japonią. Tak? Jakimś cudem, no. Krzysiek także tak. Interesuje się triatlonem, jest kolega triatlonista. No ja już jestem emeryt, dziadek triatlonista, bo już nie trenuję na bieżąco triatlonu. Swoje już odbębniłem. Ale widziałem, że jeżeli biegasz i na rowerze jeździsz? Tak, no biegam. Teraz z żoną biegamy po górach. Zapisaliśmy się na półmaraton. Tak? Jakieś wyścigi po górach będziemy robić. Półmaraton na Miura. Miura. Tak. Będziemy też biegać po górach, na jakieś wyścigi górskie kiedyś chcemy zrobić. Hikingi, łażenie po górach, w tym roku też więcej. No ja to na rowerze, no to wiadomo, Uber, podróże przez Japonię, no przejechaliśmy Japonię, prawda? Na rowerku lubię. Pływać to już nie trenuję za bardzo. A wiesz, że do tej pory pamiętają cię w klubie, ten Triathlon in Tokyo. A, trenujesz z nimi tam? Tak, trenuję z nimi na tam Zushi Hayama. A, okej. Okay. I mówili właśnie, że mówiliśmy, jak powiedziałem, że jestem z Polski, to mówili, że był taki chłopak z Polski. Okej, okay, dobra. Pamiętają cię, to daj znać, jak będziesz jechał, to ja mogę wpaść, bo to jest blisko, nie? Tylko muszę naprawić swoją piankę, bo ja mam piankę i jak ją założyłem jakiś czas temu, to no, się rozwaliła, bo byłem za gruby już. Nie pasowała na mnie. Mają tu do siebie. Więc muszę ją naprawić, muszę ją zszyć gdzieś, więc poszukam jakiejś firmy. No daj znać, mogę wpaść na jakiś trening pływacki w Zusi. No teraz to ja już tak leciutko sobie popływam, no ale to mogę wpaść. Ja jestem tragicznym pływakiem, więc... No to będziemy podobnie pewnie. Jak to się stało, że trafiłeś do Japonii z tym QA? Czy pracowałeś w QA wcześniej, już przed przyjazdem, czy nie? Wiesz co, w Polsce pracowałem przez pół roku bodajże, jako programista. Znaczy, jakby no mój tytuł był software developer, ale tak naprawdę to robiłem też testy, nie? Pisałem po prostu testy automatyczne. Wydaje mi się, że często to jest chyba taki zabieg w firmach, że jak przychodzisz na staż, powiedzmy, to dają ci jakby, nie wrzucają cię od razu na głęboką, wiesz, wodę do pisania jakichś tam super dużych feature'ów, tylko raczej zaczynasz właśnie na przykład od pisania testów, żeby się zapoznać jakby z tym, jakby z produktem, nie? Czyli praca w QA to jest taki tester. Tak, dokładnie. W Polsce to chyba to też się QA nazywa, nie? QA albo tester oprogramowania. Nie wiem, po angielsku też są różne nazwy, nie? Software tester po prostu. Czasem nawet niektóre firmy nazywają testerów jako software developer. Trzeba bardzo czytać opisy stanowisk, nie? Bo różnie to się nazywa. No. U mnie jest tak, że ja jestem testerem automatycznym. Zaczynałem co prawda w Japonii, już będąc, zaczynałem jako tester manualny. Zaraz może opowiesz, co to jest, bo niektórzy nie wiedzą, o co chodzi. Tester manualny, tester automatyczny. No jeśli chodzi o testerów manualnych, to już zacznijmy od właśnie testerów manualnych. Ja na moim przykładzie, no, ja pracuję w firmie, która zajmuje się tworzeniem stron, czy strony jednej. Nazywa się firma Indeed.com. To jest szukanie pracy? Tak, to jest takie Google do pracy, nie? Taka szukajka pracy. Główny przychód jakby firmy pochodzi właśnie z tego samego co u Google, czyli z reklam i z klikania w reklamy.
No więc no i tam jest dużo różnych rzeczy. Jest. To nie jest tak, że to jest tylko strona do szukania pracy, tylko jest bardzo dużo produktów z tym związanych. Ale no właśnie jakby na tym przykładzie tester, powiedzmy, że jest nowy feature, który nie wiem, zmienia sposób, w jaki wyświetla się strona, nie? Wyświetlają się te oferty pracy w Indeed, nie? QA to jest tak jak beta tester? Myślę, że osoba, która na przykład sprawdza gry, czy oprogramowanie. Tak, tylko beta tester to można tak powiedzieć, no po prostu osoba, która testuje jakieś oprogramowanie, czy grę, czy cokolwiek, które jest jeszcze niedostępne dla publiki, na zewnątrz, dla ludzi, nie? Tylko jeśli chodzi na przykład o właśnie beta tester gier na przykład, no to często są otwarte beta testy, gdzie każdy może wziąć udział, nie? I jakby, nie wiem, gra w tą wersję testową. A właśnie co ciekawe, bo jeszcze nie dokończyłem, bo po tym jak byłem programistą w Polsce przez te pół roku, to jeszcze w międzyczasie, zanim przyjechałem do Japonii, to pracowałem w Kanadzie właśnie jako taki QA w grach komputerowych, w branży gier komputerowych. A jak się dostać do tej branży? Czy trzeba mieć wykształcenie jako informatyk? Czy można wejść do tej branży QA na przykład w Polsce? Powiedzmy, no ktoś zobaczy ten wywiad, prawda, i chce się to jest dobry dawać. Sposób. Właśnie ja mogę powiedzieć, że QA wydaje mi się, że jest to dobry sposób, że się dostać do Japonii, bo znam wielu Polaków, co to robi. Tak. Więc to może być ścieżka, żeby się tutaj dostać. Ja wiem, że wielu z was by chciało, prawda? Więc czy można wejść do tego zawodu, nie będąc właśnie programistą, nie będąc jakimś ekspertem właśnie od IT? Też oprócz tego, że jest to dobra ścieżka do dostania się do Japonii, to jest to też dobra ścieżka do dostania się do IT, do tego tech world, nie? Bardzo dużo ludzi, którzy nie potrafią jeszcze na przykład programować, znają się na przykład, wiesz, na dużo przy komputerze czasu spędzają, są tacy dobrzy technicznie, nie? Ale niekoniecznie potrafią programować jeszcze, to takie osoby na przykład właśnie bardzo dobrze się odnajdują w pracy QA, nie? Bo musisz mieć jakieś takie techniczne zacięcie i musisz na przykład lubić niszczyć rzeczy, nie? Psuć rzeczy. W sensie, serio, to pomaga, nie? Tak. Aha. Się zawsze mówi, że a to ja jestem ten dobry, ja wszystko rozpierniczam dookoła mnie. Że to jest, ja też się super tu odnalazłem. Ale tak, no to jest, bardzo dużo ludzi to traktuje jako taki pierwszy stopień, żeby dostać się do tego IT, nie? Wydaje mi się, że w Polsce to też jest teraz mega popularne i dużo ludzi próbuje jeszcze nawet na przykład jak się uczysz programowania i powiedzmy znasz trochę, ale nie jesteś jeszcze taki super, nie czujesz się z tym super, żeby, wiesz, full time programować, no to QA to jest też taka fajna opcja na to, nie? Ale to też, żeby to nie brzmiało, że QA to są tylko, nie wiem, tacy właśnie juniorzy, którzy tylko przychodzą i chcą być programistą. To jest też bardzo dobra ścieżka kariery już taka na zawsze, nie? Że możesz w tym siedzieć i po prostu być coraz lepszy w testowaniu, nie? Jakby tester testerowi też nierówny, no. Ale tak, no wydaje mi się, że i do technologii, do dostania się do technologii i do Japonii to jest bardzo fajna ścieżka. I jak udało ci się do Japonii przyjechać? W jaki sposób? Cześć, bo jeszcze też ci powiem, jak ten, bo ja zacząłem jako programista, ale ja ogólnie nie mam wykształcenia w tym kierunku, nie? To jest, ja studiowałem biotechnologię, zupełnie niepowiązany kierunek, ale na politechnice, więc powiedzmy, że jakieś tam techniczne zacięcie, nie? I studiowałem biotechnologię, potem zrobiłem magistra z inżynierii materiałowej na wydziale mechanicznym, więc powiedzmy, że jakieś tam takie właśnie zacięcie technologiczne, ale zupełnie niepowiązane z komputerami. Jak kończyłem studia, no to po prostu była kwestia taka, że co mogę robić po tych studiach, nie? I jedyne, co tak naprawdę mi przychodziło do głowy, czy co też tak naprawdę mogłem znaleźć, to zostanie na uczelni, nie? I robienie jakichś tam projektów badawczych i nie wiem, może ewentualnie doktorat jakiś. I tyle, nie? Nie ma za bardzo więcej opcji w Polsce, żeby takie rzeczy robić. Albo sama po prostu ja nie widziałem tego tam 5-6 lat temu, powiedzmy, no. Więc no, najłatwiejsze co, no to jak patrzyłem po znajomych, wszyscy kurczę się przebranżowują i idą na programistów albo właśnie na testerów, nie? Więc po prostu usiadłem na kilka miesięcy, zacząłem kodzić, uczyć się programowania, no i tam jakiś staż złapałem, nie? W Łodzi, z Łodzi jestem. A nie myślałeś, żeby zostać programistą? No właśnie, byłem programistą jakby na samym początku, nie? Miałem ten tytuł jakby też programisty teoretyczny. I może to jeszcze dojdziemy do tego później, nie? Bo teraz jakby to, co teraz robię, to jest tak naprawdę programowanie. Nie robię już testowania manualnego. No ale to dojdziemy później do tego, nie?
I w międzyczasie właśnie, jak już skończyłem tam, to pojechałem do Kanady i pracowałem jako ten tester, support testowania czy support. Bo tam też jakieś tam proste skrypty pisałem, ale właśnie support do tworzenia gier, nie? W EA pracowałem. Electronic Arts, to też taka znana firma. I jak do tej Japonii w takim razie? Tak, i do Japonii. Skąd to zamiłowanie lub pomysł na Japonię? Ja w Japonii byłem na studiach na 4-5 miesięcy, jakoś tak robiłem staż na uniwersytecie. To się nazywa Tokyo University of Science. To nie jest jakby to Tokyo University, ale jak tak. Mówię Tokyo University of Science, to wszyscy myślą, że chodzi o to Tokyo University. Nie, to jest taki też dobra uczelnia, ale jakby nie ten poziom. I poznałem dziewczynę tutaj po prostu. I też ona była tutaj na wakacjach, ja byłem na stażu. Ona, mimo że jest Japonką, to studiowała w Kanadzie właśnie. Dlatego jak już wróciłem do Polski, to postanowiłem, że będę próbował do Kanady się przenieść. Nie? I potem z Kanady razem się przenieśliśmy do Japonii. No, więc no taka trochę okrężną do Japonii przybyłem. No. Jak myślisz, jak szukać pracy z Polski do QA w Japonii? Tak jak już mówiłem, jest potencjał, bo widziałem, że wiele osób właśnie tutaj się dostało do roboty. Tak. W jaki sposób można by szukać tej pracy, żeby się dostać do jakiejś firmy? Jak już otworzą Japonię, bo wciąż ta Japonia jest zamknięta, teraz jeszcze was nie wpuszczą, ale trzymajcie kciuki, żeby już się dało wkrótce, przynajmniej do tej roboty. Jeszcze nie wiem, jak to będzie. Na razie turystyka jeszcze zamknięta kompletnie i na wiele miesięcy, ale może zdejmą w końcu ograniczenie na wizy pracownicze, więc trzymajcie kciuki, nie? Tak, no u nas w firmie bardzo dużo ludzi czeka i pracuje ze swoich krajów, nie? Nawet nie wiem, czy z Polski kogoś nie mamy, kto jest właśnie jako programista, co prawda nie QA, ale czeka właśnie w Polsce. Znaczy, no nie odkryję Ameryki, jak powiem, że bardzo pomaga nauka japońskiego przed przyjazdem, nie? Jeżeli znasz japoński i jesteś dobry w swoim jakby fachu, niekoniecznie to jest QA czy cokolwiek, to bez problemu znajdziesz tą pracę. Znałeś japoński już? Ja nie. Czyli bez japońskiego przyjechałeś? Ja bez japońskiego przyjechałem. Akurat miałem takie szczęście, że miałem nawet dwie oferty. Jedna właśnie była z EA. Jako że jest bardzo duże biuro EA w Tokio. No ale ta firma, w której teraz jestem, była dużo lepsza finansowa oferta, więc wolałem. I ile mniej więcej myślisz, że trzeba mieć lat doświadczenia w QA, żeby myśleć o znalezieniu pracy w Japonii? Wszystko zależy, wiesz. Na pewno raczej nie oczekiwałbym, że jako taki kompletny junior przyjechać tutaj, nie wiem, właśnie pół roku czy rok doświadczenia. 5 lat musiałbyś mieć? Myślę, że to na pewno pomoże. Żeby ktoś cię chciał tutaj sprowadzić. Że raczej tak, że jeżeli już ktoś by chciał przyjechać, jeszcze szczególnie bez japońskiego, to już naprawdę musisz być dobry w tym, co robisz, nie? Albo mieć szczęście. Bo takie, ja myślę, że u mnie to było też trochę. Ja nie miałem jakoś super dużo doświadczenia, tylko po prostu w odpowiednim czasie zaaplikowałem. Nie? Tylko też, żeby nie było. Ja wysłałem, nie wiem, z 50-60 aplikacji, zanim ktokolwiek się odezwał, nie? Dosłownie do każdej firmy składałem podania. Miałem interwiu z Rakutenem na przykład też. Dużo kierowców bierze. Bo właśnie sponsorują wizy. Tylko jest jedna taka sprawa, że na przykład w Rakutenie bardzo słabo płacą. Nie? Widzowie się pytają, w jakim języku programujesz? Robisz te testy automatyczne, czyli trzeba coś zaprogramować. Tak, trzeba budować takie frameworki testowe. Ja głównie programuję w Pythonie i w Javie. Mamy w firmie, to wszystko zależy od zespołu też, mamy w firmie osoby, które na przykład w Scali programują, w C chyba nie ma, ale w Go na przykład też jest bardzo duży framework testowy. To wszystko zależy od zespołu. Ale wydaje mi się, że jak się zna jeden język programowania i zna się jakby zasady, które tym rządzą, to jakby nie ma żadnego problemu też dla firmy, żebyś na przykład robił interwiu w jakimś innym języku programowania, nie? I potem ewentualnie się uczył na bieżąco, jak już dołączysz, nie? Raczej jak jesteś dobry technicznie i wiesz, co robisz, to nie ma znaczenia język, nie? A jeden z widzów się pyta, czy korzystasz z Selenium? I co to jest? Tak, ja nie korzystam, bo ja właśnie to też powinienem o tym powiedzieć, że u nas są oddzielne zespoły, które zajmują się frontendem, czyli powiedzmy tym, co widzisz na stronie, i oddzielne, które zajmują się backendem. Ja jestem właśnie w tych drugich zespołach.
czyli bardziej obliczanie różnych rzeczy, cała logika jakby, wszystko co dzieje się po stronie jakby indie, to nie jakby po twojej stronie jako osoby, która przegląda, nie? I ja jestem w zespołach, które się nazywają Ad System ogólnie, czyli Advertising, czyli to, co przynosi pieniądze. I na przykład u nas bardzo dużo rzeczy jest takich, które zajmują się obliczaniem tych reklam, które się u ciebie wyświetlą, kto ile zapłaci i jakby optymalizacja tego, żeby osoba, która płaci i chce się reklamować na Indeed, żeby jak najwięcej kandydatów do pracy dostawała na przykład, nie? Czy jakby właśnie albo najwięcej kliknięć, albo najwięcej właśnie kandydatów aplikowało, albo na przykład jakiś tam specjalny rodzaj kandydatów. Są różne jakby sposoby, nie? I jakby my pracujemy nad tymi algorytmami, żeby dostarczyć tych kandydatów do pracodawcy, który się reklamuje, nie? Więc u mnie to jest bardziej backend i wracając do oryginalnego pytania, to z Selenium akurat nie korzystamy. Pracuję z Japończykami. Czy pracujesz głównie z obcokrajowcami, czy z Japończykami? No, u nas ta firma jest taka dość unikatowa co na ten rynek i jest akurat chyba gdzieś tam nawet czytałem statystyki, że jest 30% Japończyków tylko, nie? Czyli już taka bardziej gaijinowa firma. Bardziej gaijinowa, ale myślę, że najwięcej jednak mimo wszystko Chińczyków jest, nie? Mhm. Chińczycy, no szczególnie teraz, myślę ostatnie 2-3 lata, ja zacząłem 4 lata temu, to na początku było bardzo dużo Amerykanów i mieszanka, a teraz jest po prostu bardzo dużo Chińczyków. Nie? Jak się zmieniło twoje życie i praca przez pandemię? No to jest to tak jak właśnie widzisz. Musiałem się przeprowadzić, tak. Musiałem się przeprowadzić do większego mieszkania, bo jednak jak się pracuje z domu, to trzeba mieć swój własny jakby kąt do pracy. Cały czas teraz z domu pracujesz. I cały czas z domu i nawet jest powiedziane już teraz, że jak już otworzą biuro, nie wiadomo kiedy to będzie, ale jak już otworzą biuro, to nie będą nikogo jakby zmuszać do powrotu. Nie? Jeśli chcesz pracować zdalnie, to pracujesz zdalnie już na zawsze. I mamy co pół roku, można sobie jakby wybrać tą opcję, bo mamy trzy opcje, czyli praca z biura, praca z domu i taka hybryda, nie? Że na przykład 1-2 dni z biura pracujesz. Więc ja osobiście na przykład wybrałem hybrydę, bo mi się wydaje, znaczy ja zawsze byłem takim super fanem pracy zdalnej, jak nie pracowałem zdalnie. Mm-hmm. Ale jak już zacząłem pracować, to jednak brakuje mi kurczę tego, wiesz, kontaktu z ludźmi. Tak, no ja nie mam tego doświadczenia, jak ty pracy zdalnej, prawda, w firmie. Mi się wydaje, że faktycznie jak miał cały czas pracować tylko z domu i nie widzisz nikogo, nikim się nie spotykasz, to czegoś by mi brakowało, dokładnie. Chyba. No chyba, że miałbym naprawdę fatalnych kolegów w pracy, no to bym się z nimi nie chciał widywać, ale jakbym miał fajnych ludzi, jak miałbym gdziekolwiek już pracować w firmie normalnej, a nie robić YouTube i streaming, to chciałbym jednak z fajnymi ludźmi pracować i chciałbym się z nimi czasem po prostu spotkać, zobaczyć, pogadać, przybić piątkę, pójść na piwo czy coś, prawda? Tym bardziej na przykład ta nasza firma, przez to, że to jest firma amerykańska, to ma taką bardzo kulturę taką pseudo startupową, nie? Że właśnie imprezy co chwila, alkohol w biurze, gierki, jakieś takie rzeczy. No, w trakcie pracy czy po pracy w udejdzie? Skłamałbym, jakbym powiedział, że tylko po pracy. Nie, ale wiesz, jakieś tam piwko się zdarzało do lunchu. No ale nie, po prostu bardzo lubię taką, nawet dużo ludzi to na przykład porównuje po prostu do takiego przedłużenia życia studenckiego, nie? Że to po prostu takie jest jak na uniwerku, powiedzmy. Nie? No i tego mi bardzo brakuje, nie? Nawet po prostu, żeby nawet przy lunchu usiąść z ludźmi i sobie pogadać, nie pożartować, bo no, taka praca z domu to jednak, wiesz, to jednak tylko siedzisz i patrzysz w ten kod i tak naprawdę nic więcej, nie jakieś spotkania od czasu do czasu i tyle. To nawet z nikim nie pogadasz, przerwie czy nie. No jest, wiesz, ja bym tak, że mam, większość moich znajomych jest z innych zespołów, a wewnątrz mojego zespołu to nie mam, bardziej takie bardzo profesjonalne mamy relacje, nie? No i wiesz, i tylko o pracy rozmawiam, więc nie mam tak, że wiesz, że mogę sobie z nimi usiąść w czasie lunchu, powiedzmy nawet na tym Zoomie i pogadać, nie? No przez tą pandemię trochę Japonia się zmienia, jeśli chodzi o sposób pracy i czas pracy. Coraz więcej jest artykułów o tym, że niektóre firmy się właśnie przestawiają prawie całkowicie na zdalną pracę, nawet te japońskie firmy. No tak. Prawie całkowicie na zdalną pracę, a nawet niektóre zaczynają wprowadzać 4-dniowy tryb pracy. A to jeszcze Yahoo Japan na przykład. Wczoraj widziałem się z Karolem,
który pracuje w jednej z firm w Yahoo. I tam tak, właśnie zaczynają prowadzić 4-dniowy dzień pracy, powoli. Pracę całkowicie zdalną, jeszcze w ogóle w takim stylu, że możesz mieszkać gdzie chcesz w Japonii. Masz być w Japonii po prostu, nieważne gdzie, po prostu masz być na terenie Japonii, bo takie jest prawo pracownicze. Musisz być po prostu na terenie Japonii, żeby pracować. Ale możesz sobie siedzieć nawet na Hokkaido, gdzieś tam na Wakkanai, tylko masz mieć internet, masz być w Japonii i nie musisz w ogóle do biura przychodzić. Tak, ja w zeszłym roku pracowałem przez 2 miesiące z Okinawy, nie? Tak? Dwa miesiące na Okinawie siedziałem sobie, trenowałem do triathlonu i pracowałem, wiesz, z fajnego miejsca. No trochę zazdro ci powiem. Trochę zazdro. Pojechałem sobie marzec, kwiecień, czyli no. Także tutaj w Tokio jeszcze tak dopiero się wiosna zaczyna, tak. I dopiero się robi ciepło, a tam to już było lato, nie? No nie, to już mnie trochę denerwujesz w tym momencie. Może zmienimy temat, bo no naprawdę zawdro. No faktycznie, jak jest już praca całkowicie zdalna, to... No już bez różnicy, prawda? Możesz jakimś na prowincji, jakimś ładnym miejscu wynająć lub kupić tani dom. Tak, tylko internet, żeby był. Zarobki mogą być się różnić, nie? Bo na przykład... No ale jak pracujesz zdalnie, to masz tą samą pensję. No właśnie nie do końca. Nie? Do końca. Ojej, jest, tak to działa. Przynajmniej wiem, że tak w większości amerykańskich firm, nie wiem, tam w Google, czy w Apple, czy właśnie w Indeed, jest tak, że od miejsca zamieszkania masz różne stawki, nie? I na przykład jeżeli u nas jest tak, że jeżeli to jest w promieniu 100 km od samego centrum Tokio, to jest jedna stawka, ale dalej już mogą ci wyliczyć, wiesz, względem kosztów życia, czyli powiedzmy okay, właśnie na Hokkaido to będzie dużo niżej. Nie? A to już mi się nie poda, to już nie tak atrakcyjnie. Nie. No to zależy od firmy, no nie wydaje mi się tam, gdzie... Znaczy, to chyba jeszcze nie weszło w życie, ale wiem, że to nie. Tak ma to tak wyglądać. Wiem, że w Stanach na przykład to już tak wygląda w tym momencie, nie? Że na przykład w Nowym Jorku no nie będziesz trochę samo zarabiał, co gdzieś tam, nie wiem, w Alabamie. Może wiesz, czy w Japonii jest B2B w IT, czy nie ma takiej formy zatrudnienia, nazwijmy się? No na pewno to nie jest na taką skalę jak w Polsce, bo wiem, że w Polsce to po prostu... Co to znaczy B2B w IT? Że sam jesteś własną firmą, jesteś tak, freelancerem, jesteś, który pracuje... mikroprzedsiębiorstwem jednoosobowym i po prostu świadczysz usługi dla firmy, nie? Jeżeli wiem, że w Polsce to jest popularne, nie wiem jak teraz po Nowym Ładzie, ale było to zawsze popularne, że po prostu mogłeś mocno uciec z podatkami, chyba też ZUS-u mniej płaciłeś. Nie wiem dokładnie, bo ja nie pracowałem nigdy na B2B, ale wiem, że tak wśród znajomych to praktycznie każdy jest na tym, nie? Że od jakichś tam zarobków to po prostu już się nie opłacało na umowie być po prostu taki zwykły, nie? A w Japonii nie. W Japonii... Jak w firmie jesteś, do jednej firmy przypisany. W Japonii to jest chyba kwestia tego po prostu, że ubezpieczenie zdrowotne jest mega drogie, jakbyś chciał sam to robić. A zresztą ty może wiesz, bo nie wiem... My płacimy 16 tysięcy jenów ubezpieczenia zdrowotnego. A masz takie, to jest państwowe. Takie państwowe, no właśnie. Mamy to ubezpieczenie zdrowotne państwowe i tą państwową emeryturę. Tak. Jak się pracuje w japońskiej firmie, to oni tam jeszcze się zazwyczaj zapisują do tego dodatkowego funduszu emerytalnego, prawda? Tak, mamy właśnie to IDECO, czy IDECO to się nazywa, to my to mamy. I plus jeszcze mamy też dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. I ogólnie jak to wszystko policzysz, to jakby też jakby system podatkowy jest taki, żebyś nie za bardzo nic nie zyskał, idąc na B2B tutaj. Na B2B w właśnie... Polsce jeszcze jest bardziej opłacalne pomimo Polskiego Ładu podobno. A czy chciałbyś przejść na programistę? A to właśnie jest w sumie ciekawe, bo nie dokończyłem, że akurat w tym momencie jest tak, że się przenoszę na programistę, ale to bardziej nie kwestia tego, że to jest jakieś, że kariera w QA to nie jest też okej. Tylko po prostu wydaje mi się, że już jestem blisko sufitu, a jako programista jeszcze miałbym trochę więcej opcji dalej. Okej. Okay. A skoro już mniej więcej omówiliśmy cały ten temat pracy w QA. Jasne. To jakie są mniej więcej zarobki, na co można liczyć pracując w Japonii w tej branży w zależności od doświadczenia? Jeśli możesz zdradzić mniej więcej, jakie są tutaj widełki. Mogę powiedzieć, prawda? Bo to nawet jak ktoś wejdzie sobie na tą stronę Indeed i sprawdzi stronę z karierami, to tam są podane dokładnie. Ale to też trzeba pamiętać, że Indeed jest dość unikatowy jak na ten rynek i płacą bardzo dużo, jak na Japonię. Wydaje mi się, że tylko Google płaci więcej. Niedawno nawet rozmawiałem z firmami typu Apple, Smart News jest taki startup też w Japonii właśnie odnośnie zarobków. Rozmawiałem z rekruterem i no jak im powiedziałem, ile ja teraz zarabiam, to po prostu już odpuścili zupełnie rozmowę ze mną i powiedzieli, że nie są zainteresowani. No to w tym momencie zarabiam rocznie około 12 milionów jenów samej pensji.
plus 10% bonusu. $120,000 plus 10% bonusu. Tak, plus jeszcze dostajemy akcje firmy. Mhm. To się nazywa RSU. Nie pamiętam, od czego to jest skrót, ale to jest na takiej zasadzie, że dostajesz jakieś akcje, których nie możesz ruszyć, nie możesz ich sprzedać. I co jakiś czas, jak już pracujesz, taki bonus tajemnościowy, że one się odblokowują, nie? I więc co roku jeszcze dostajesz 16 milionów tych, w tych akcjach. Mhm. I to się tam odblokowuje 25% po roku i potem co kwartał 8% z tego. To z tego, co mi mówisz, to ile to jest lat doświadczenia w twoim wypadku? Teraz w Indii jestem 4 lata, rok w Kanadzie i rok w Polsce niecały, no to powiedzmy 5-6 lat. 5-6 lat doświadczenia, mniej więcej lata, okej, okay. W tym Indeed. A, czyli oni, to jest z wyższej półki pensja, w innych firmach może być troszkę mniej. Tak, troszkę mniej. Ktoś dobrze czyta się Restricted Stock Unit, dokładnie nazywa. Tak. To powiem ci, mam wrażenie, że to jest nawet więcej niż w przypadku niektórych programistów. Takich programistów. Czyli to jest bardziej opłacalna branża, jak powiedział? To myślę, że jest koło 20 milionów rocznie, powiedzmy. No. To jak pensja w Google. Jak pensja w Japonii, no. Google, no. Tak. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Czy no, bardzo to właśnie agresyjne że... i ten bonus i dodatki. Czyli byś powiedział, że co, może QA bardziej opłacalne niż bycie programistą? W Japonii? Nie do końca. Wydaje mi się, że po prostu dużo ciężej jest znaleźć pracę jako QA w Japonii, że raczej po prostu zatrudniają programistów i ich delegują do robienia QA. Nie? Raczej takie stanowisko typu QA to nie jest aż tak popularne. Nie? Ewentualnie właśnie ten tester automatyczny, to się nazywa QA Automation Engineer albo Software Developer and Test. W zależności od firmy różnie to nazywają, ale to jest jakby to stanowisko, które zajmuje się automatyzacją i w tym rzeczywiście są zarobki porównywalne z programistami, ale po prostu programujesz testy, frameworki, tam jakieś narzędzia do testowania zamiast feature'ów. Nie? Czy myślisz, że jakbyś przeszedł na programistę, to mógłbyś więcej jeszcze zarabiać? W tym momencie jakbym przeszedł, to byłby taki lateral move, nie? Że po prostu bym zarabiał dokładnie tyle samo. Ale lepsze są perspektywy, nie? Że no myślę, że spokojnie można. Programiści zarabiają około tych 30 milionów, powiedzmy tak ci wyżsi, nie? Więc są jeszcze zarobki w górę, nie? Ale to też to się wydaje dużo, ale jakbyś spojrzał na to, ile w Stanach zarabiają jakby z naszej firmy na tych samych stanowiskach, to jest jeszcze te 30% więcej, nie? Tak. Znaczy ja po rozmowach z różnymi właśnie kolegami, którzy pracują w IT, to oni wszyscy mówią, że faktycznie pensje w IT w Japonii są niższe niż w USA, a czasem nawet w Polsce, ale po prostu Japonia nie jest aż taka droga do życia, jest wygodnie, jest fajnie, więc sobie im to nie przeszkadza w ogóle. Tak. Podatki też w sumie nie są aż takie złe, więc wolą mieszkać w tej Japonii niż siedzieć gdzieś w San Francisco i zarabiać niby więcej, tak, ale standard życia, no na pewno za te, powiedzmy, jak ja tu płacę podatki. $2000 za to mieszkanie, to w San Francisco to byś nie dostał kawalerki za tyle. No. Właśnie. Więc biorąc to pod uwagę, Japonia może być niezłym wyborem. No, oczywiście jest to inna kultura, inny język, więc nie każdy będzie tutaj pewnie mógł się odnaleźć, prawda, ze względów kulturowych, bo będzie się, nie wiem, czuł izolowany, bo wszyscy po japońsku mówią, on nie. Nie, na przykład. Ale uczę się już. W tym roku mam wielkie postanowienie noworoczne i rzeczywiście od 1 stycznia dzień w dzień się uczę, tak? Ale to rzeczywiście jest tak uciążliwe. No tak, myślę, że teraz po prostu zdecydowałem, że jednak chcę tu zostać na dłużej i jednak bez japońskiego to ciężko. Chcesz zostać na dłużej? Tak. Pani? Na razie jest plan Japonia, nie myślisz o innym kraju? Nie. Tym bardziej właśnie, jak wiesz, teraz jest ta praca zdalna. Bardzo mi się na Okinawie podobało i właśnie nawet mam takie plany, żeby jakiś dom sobie na Okinawie. Bo to nie są naprawdę duże pieniądze. Jak nie jest to Naha czy jakieś tam bardziej popularne miejsce, to można naprawdę tanio sobie jakiś domek, nawet jak liczy jakiś letniskowy, nie? I sobie mieszkać. No super, na narty jest zimą też Japonia. Bo z Tokio masz godzinę w Shinkansenie i już jesteś na nartach. Na narty. No, życie jest super tutaj tak naprawdę. No. Skoro jesteśmy właśnie już przy sporcie,
Tak, gratuluję ukończonego Ironmana. Tak, w Polsce, Gdynia, tak? W Gdyni, tak. Ironman w Gdyni. Jaki czas? 12 godzin, 34 sekundy. Zabrakło mi tych 30 sekund, no. Ale... No, takie, ale no 12 godzin na pierwszy raz to jest rewelacyjny wynik. To jest rewelacyjny wynik. Ja jestem przede wszystkim zadowolony, bo miałem taki kryzys na maratonie, że już byłem pewien, że to się nie uda, nie? Że już po prostu schodziłem z trasy. Nie? I jakby mając to w pamięci, to jak się wtedy czułem, to sam fakt, że ukończyłem, to jest mega dla mnie. Ja uprawiałem triathlon w Japonii, wcześniej w Polsce. Przestałem z kilku powodów. Jednym jest po prostu to, że triathlon w Japonii jest koszmarnie drogi. Jest. Robiłeś jakiś triathlon w Japonii i taki większy? Robiłem triathlon, ale myślę, że dużą część, oprócz samego tego, że wpisowe jest bardzo drogie, to transport. Musisz wziąć rower, spakować, wiesz, piankę, mnóstwo, milion różnych rzeczy i przetransportować się gdzieś na południe Japonii zazwyczaj. Nie? Ja też jak to wyliczałem, to były absurdalne koszty, nie? No tak, jeszcze hotele dochodzą. Iron Man na Hokkaido kosztował podobno $800 za samo wpisowe. Tak. I jeszcze trzeba tak, pojechać na Hokkaido, czyli pewnie samolot, wpakować do samolotu rower który hotel na też. 3-4 dni pewnie na miejscu, no bo jeden dzień przed przyjazdem, rejestracja, briefing, następny dzień to wyścig cały dzień, jeden dzień po wyścigu, żeby dojść do siebie i wrócić. Więc tak ze 4 dni, czyli hotel, wyżywienie, samolot i wpisowe. A jeszcze absurdalnie drogie. Rower ile kosztuje, tak sam trening do triathlonu. No a to jest inna sprawa, nie mówię o samym treningu. Serwis rowerowy, te wszystkie rzeczy jakieś. I ja ci powiem, to mnie załamało, że to tyle kosztuje w Polsce. No teraz ceny triathlonu w Polsce poszły w górę oczywiście, ale też no nie wiem, za 500 zł to jakiś tam Ironman pewnie, czy pół Ironman zrobisz, prawda, spisowe. No myślę, że tak, szczególnie jak to nie jest pod szyldem Ironmana, nie? Więc... To jest jakiś taki lokalny wyścig, a tych tutaj na przykład jest bardzo mało. Tak, i w Polsce to było tak, że można było wsiąść, prawda, w sobotę rano w samochód z Warszawy, pojechać na Mazury, tam kilka godzin, briefing, tak, i no jeden nocleg, jeden robisz nocleg wyścig i wracasz jeszcze w niedzielę wieczorem czy poniedziałek rano do domu, nie? Tutaj więc dało nie, się to tak załatwić, prawda, w weekendzik, czy zrobić sobie wolne i z kolegami pojechać i było spoko, nie było to tak absurdalnie drogie, a tu w Japonii to mnie trochę dobiło, nie, niestety i przestałem trenować ten triathlon w Japonii. No czyli wiesz, jeszcze zawsze możesz wrócić. No nie, nie, te koszty to jest trochę absurdalne. Rower masz cały czas. Te pół Ironmany w Nagoi robiłeś, nie? Tak, widziałem. $700. No. 70 tysięcy jeno za sam start wyścigu, tak. Nie? I no to kpina. W naprawdę słabym wyścigu. Trasa sensie... jest koszmarna. Słyszałem, że jeszcze ktoś się zabił w ogóle na tej trasie. No był wypadek właśnie w tamtym. No. To było 2 lata temu chyba, tak? No jeszcze dosłownie. Był wypadek i po prostu... Ja nawet nie przejechałem całej trasy tej połówki, bo po prostu zatrzymali wszystkich no. I przenieśli na start biegowy i po prostu oddzielnie czas policzyli. Mm-hmm. No nie, to było słabe przeżycie. No i mówię, no trasa jest tragiczna, nie? Bo wszystko i po prostu wycinek autostrady jest zamknięty dla ruchu i puszczają tam rowerami, nie? I tyle. Tak, ja znowu nam się rozjeżdża ten obraz z dźwiękiem na minusy. Aż tak bardzo? Nie jest to aż tak bolesne, nie wydaje mi się, no teraz tu leci to samo znowu. Nie jest aż tak źle, moim zdaniem. Lecimy dalej, moim zdaniem jest okej. Okay. Moim zdaniem jest acceptable. Tak. No tam odrobinę to jest też. Będzie cały czas się rozjeżdżać, tak. No. Tak, triathlon, nie. Tak, ale no jeszcze myślę, że w tym roku jeszcze chcę zrobić całego Irona, pełny dystans i chyba od przyszłego roku już sobie daję spokój. No to jednak Japonii, dużo, znaczy ogólnie chyba, znaczy będę robił triathlon, ale myślę, że olimpijki to jest max. Nie? No, żeby... jednak trening do triathlonu na dystansie, tym długim Ironman, to już to jest... całe życie trzeba pod to porządkować. Tak, no, dosłownie. No. Właśnie i dlatego praca zdalna jest o tyle fajna, że na przykład ja bardzo często miałem tak, że zamiast lunchu sobie trening robię, mam trenażer na górze, wiesz, no tak. Z rowerem podpiętym i po prostu na 2 godziny wyskakiwałem na rower, nie? I no, to jest chyba jedyny sposób, żeby to wszystko pogodzić. Rozumiem. Więc ostatni rok chyba z długim dystansem, no.
Dobra, na koniec jeszcze jakieś pytania od widzów, może do Krzysztofa odnośnie, nie wiem, życia w Japonii czy pracy w QA. Jeśli są jeszcze jakieś pytania dodatkowe, to proszę zadawać. Ten podcast był nagrywany na żywo na Twitchu, zapraszam na Twitch. Kolejne podcasty będą wkrótce, nowi goście też się pojawią na pewno w najbliższych tygodniach, miesiącach. Mam nadzieję, że nam się ta seria nowa spodoba także w tym roku i że poznamy wielu, wielu ciekawych Polaków, którzy mieszkają w Japonii. Jak jest za długi tekst, to nie zdążyłem przeczytać. Jak długo średnio wynajmuje mieszkania w Japonii przed ich kupnem? To już kwestia indywidualna, każdy inaczej. W Japonii dużo osób jednak wynajmuje. A to ja mogę powiedzieć, jak jest w moim przypadku, nie? Że ja chciałem kupić mieszkanie przed przeprowadzką tutaj, tylko po prostu kwestia tego, że miałem tylko 2 lata na wizie. Nie? Mhm. 2 lata do końca wizy i po prostu nikt ci kredytu nie da w takim wypadku. Tak. Teraz zaaplikowałem o ten permanent residency. I myślę, że w tym roku powinien jakoś dostać i wtedy jest jakby inna kwestia, nie? Mhm. Czy zobaczymy naszego gościa jeszcze kiedyś? No to jak będzie chciał się spotykać, wyjść z nami na piwo czy coś, to znowu, się zaprasza. Znowu rok poczekamy. Albo za rok się zobaczymy. No nie, no trenował do Ironmana, więc jest usprawiedliwiony. Ja też się z nikim prawie nie spotykałem, jak trenowałem tak? Do Ironmana. No to, nie miałem czasu wychodzić na piwo. No to wieczorem trening, bieganie 10K rano, wstajesz o 5 na basen, prawda? W weekend to jest 100-200 km na rowerze, albo półmaraton robisz. I jeszcze popływać, popływać w oceanie. W oceanie. Więc ja się spotykałem z kumplami od triatlonu, właśnie z tym zespołem od triatlonistów tutaj w Tokio. Tak. Rano, prawda, bieganie czy pływanie w dzusi nad morzem. Super miejsce swoją drogą. Tak. Tam się super pływa. No za bardzo nie było czasu, żeby wiesz, wychodzić na piwo czy coś. No bo się katowało po prostu kilometry i jakie piwo, ja tutaj trening Ironman robię, prawda? To tak to wygląda, jak się trenuje ostro. No, więc tak jest. O, jeszcze Piesiu dołączył do nas, Kuma-san, tak? Tak. Chodź do nas, chodź. Na koniec. Kawaii. Za ile pieska załatwiliście? Czy to jest z pet shopu? No, właśnie, tak, z pet shopu, ale to nie oceniajcie, bo chcieliśmy schować ze schroniska, ale jak wszystko w Japonii, to gaijiną jest 3 razy trudniej cokolwiek tak. załatwić. No. Byliśmy w 2 różnych schroniskach i jak zobaczyli, znaczy jak pokazaliśmy im, jakie mieszkanie mamy, to po prostu stwierdzili, że nie dadzą nam psa do takiego mieszkania. Mm-hmm. Czyli są jakieś wymagania, żeby dostać? Wymagania, no musisz przejść całą rozmowę kwalifikacyjną, żeby pieska dostać ze schroniska. Najpierw jest rozmowa na miejscu, potem przychodzą do ciebie, czy no teraz jest przez internet ze względu na COVID-a, ale potem przychodzą do ciebie do mieszkania, oglądają mieszkanie. No potem jest jeszcze jedna rozmowa z dyrektorem schroniska. Tak, adopcja dziecka. I to jest adopcja dziecka, no. Dokładnie. Dlatego jest z pet shopu i nie pamiętam dokładnie. Do you remember how much we paid for Kuma? Tak, Sanjuman? 380 tysięcy jenów. No to jest normalna cena za rzaka z pet shopu, bo one faktycznie kosztują od 300 do 500 do miliona, jenów, prawda? Zwierzęta w Japonii generalnie są dość drogie. Nie wszędzie można trzymać. No. To skoro już piesek już tutaj chyba chce wyjść na spacer, to będziemy kończyć naszą rozmowę. To był Krzysztof QA w Tokio. Zapraszamy na Instagram. No właśnie, jakbyście mieli jeszcze pytania, to też właśnie napiszcie do mnie na Instagramie. Mam chyba odblokowane wiadomości. Jak cię znaleźć na Instagramie? Podajemy też na ekranie oczywiście pod odcinkiem. Potem. No to jest tak. Tokio Descent. Tokio _ Descent. Descent. No to możecie się. A to zobaczyć. Może odezwać się w linku, nie? Tak, odezwijcie się bezpośrednio, jeśli chcecie się zapytać o coś odnośnie QA. I to na dzisiaj tyle. Uważaj, bo będziesz dostawał teraz CV od Polaków. Wiesz, no ja dostaję. Bonus dostanie. Jeszcze bonus dostanie na Kuma. Jeszcze dostanie bonus, więc no, więc dogadajcie się, może wam coś załatwi w Japonii. Tak. No. Niewykluczone. Tak, tak. Dla niego też jest korzyść. Odzywajcie się. No, dla niego też jest oczywiście wtedy bonus, jak kogoś faktycznie zgarnie do pracy. W wielu firmach tak jest, że i można to całkiem fajne pieniądze się dostaje za polecenie. Jeśli się poleci kogoś i ta osoba dostanie pracy w firmie, to też zarobi, więc no, piszcie. Tak. No.
To dziękujemy za dzisiaj. To tyle w podcaście. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i rozmowę. Do zobaczenia za rok. To tyle z podcastu na dzisiaj.